będziesz miałem prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policeman przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosić to, co chcę. Cześć, witam na moim kanale, z tej strony Simon D i dzisiaj pokażę wam latarnię Polaris firmy Primus, która wpadła mi ostatnio w łapki. I na początek pierwsze wrażenie, jak to wygląda, o co chodzi z tą latarnią, po co ona w ogóle jest. Tak jak mówiłem na moim kanale, mamy troszeczkę rzeczy powiązanych z nożami, skórą i różnymi gadżetami, ale także interesują mnie gadżety turystyczne, coś co może się przydać mi na kempingu, na rybach, na nocce, coś co będzie długo przydatne i co będzie naprawdę sprawdzało się gdzieś tam w terenie. Chociaż nie zawsze jest okazja tego zbyt często używać, jednak ja takie sprzęty, że tak powiem, lubię i kupuję. Także, tak jak mówię, dzisiaj wpadła mi w łapki latarnia Primus. Jest to latarnia turystyczna, zasilana trzema bateriami o symbolu 3 baterie, symbol C, czyli to są baterie po polsku mówiąc R14. Ja to otwieram, pokażę wam jeszcze jak to wygląda wszystko tak na żywo, ale jeszcze jedna informacja. W Polsce koszt tej latarni to 200 zł. Mam tutaj akurat na jakimś sklepie sportowym, jakimś turystycznym. Średnia cena to około 200 zł. Ja za tą latarnię zapłaciłem niecałe 17 funtów, także troszeczkę taniej. Podstawowe rzeczy może na początek wam podam, jak to wygląda i o co z tym chodzi. Więc latarnia turystyczna Primus, stojąca, można ją sobie postawić, wyposażona w taki karabinczyk, gdzie można ją sobie powiesić na jakiejś lince, na jakiejś gałęzi, czy powiedzmy w środku w namiocie. Latarnia jest wodoodporna, ma normę IPX4, co niestety nie daje nam możliwości używania jej pod wodą, natomiast nie jest ona zupełnie do tego stworzona, ale spokojnie daje radę w mocnym deszczu i zaraz też taki test wykonamy i wam pokażę jak to wygląda, że nic jej się nie stało. Także oprócz tego co powiedziałem, latarnia jest wyposażona w diodę LED i posiada 2 tryby świecenia, słabszy i mocniejszy. I teraz czas świecenia tej latarni to od 6 do 120 godzin. Jak to producent liczy, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że na tym mocnym trybie latarnia będzie świeciła tylko 6 godzin. Jest to natomiast mało. Na tym słabszym trybie, który notabene nie jest wiele słabszy specjalnie, ma być to 120 godzin prawdopodobnie. No ale dobra, nieistotne. Wymiary tej latarni to 8,3 cm na 18. 8,3 to jest oczywiście jak gdyby średnica w największym, najgrubszym punkcie. Waga 212 gram. Ok. Pokażę wam teraz jak dostać się do baterii, do zasobnika z bateriami. Pod spodem jest taki motylek. Rozkręcamy sobie. Jest taki dosyć długi gwint i sprężyna. Tak to wygląda w środku. Nie ma tutaj specjalnie uszczelki, natomiast jest to zbudowane tak, że kiedy latarnia stoi, woda powinna spływać. I tak jak mówiłem, baterie R14. W komplecie takie baterie dostajemy. I to są baterie Energizera akurat. Sama latarnia sprawia fajne wrażenie, jest dosyć sprytnie zrobiona. Minus daje za to, że słabo widać oznaczenia plus, minus w środku i tym sposobem mamy kłopot z tym, żeby powiedzmy gdzieś tam po ciemku włożyć do niej baterię, ponieważ konfiguracja baterii jest tylko jedna poprawna. Ja tutaj w tej chwili widzę jak to zrobić, więc nie ma z tym problemu, ale gdyby było inaczej, mógłby być mały problem. Ok, baterię ładujemy tak. Tutaj tak jak widzicie, zero żadnej uszczelki, co jest minusem. Natomiast IPX4 jest to norma rzeczywiście wystarczająca na, że tak powiem, deszcz i opryskanie wodą.
Natomiast to będzie działało w tej latarni tylko w sytuacji, kiedy ona będzie w pozycji stojącej. No i dobra, zamykamy. Tak jak mówiłem, latarnia świeci, daje fajne światło. Jest jasno i to światło jest takie, że tak powiem, podobne do światła, które otrzymujemy z latarni gazowych. Jest ono tak fajnie rozproszone, jest matowe i myślę, że będzie ładnie oświetlało przestrzeń, którą chcemy oświetlić. A ja wieczorem pokażę Wam, nagram kilka ujęć, jak to świeci na żywca w nocy. Dobra, idziemy robić testy, czyli ochlapiemy to wodą, zobaczymy, co się będzie z tym działo i będziemy robić takie sprawdzenie na żywca, jak to wieczorem daje. Także zaraz wracam. No i zaczynamy test wodny, czyli ochlapiemy tą latarenkę, a że akurat trzeba podlać kwiatki, to działamy. No i co, świeci dalej. Wszystko wygląda zupełnie normalnie. Myślę, że gdyby ją zanurzyć w wodzie, na pewno szlak by ją trafił. Natomiast w tej sytuacji jest całkiem ok. I myślę, że taka latarenka da nam radę spokojnie tutaj sobie podziałać. No ale ok, kochani. Póki co czekamy na wieczór i druga część testu. Ok, jesteśmy w szopce, jest całkowicie ciemno i test latarni Primusa. Mamy lampkę włączoną w trybie pierwszym, tym słabszym, w którym powinna świecić podobno 120 godzin. I powiem szczerze, że do namiotu spokojnie takie coś wystarczy. Oświetla w zasadzie całe wnętrze pomieszczenia wielkości garażu na tyle, że możemy się zorientować, gdzie co jest, gdzie co leży i się ogarnąć. Tryb drugi, wiele mocniejszy i teraz jest już całkiem przyzwoicie jasno. Także widzicie teraz na żywo, jak ta lampka świeci, jak się sprawuje. No i oczywiście to tyle z testu, także do zobaczenia w kolejnych filmach. Będziemy działać dalej z toporem, a póki co subskrybujcie, lajkujcie, łapy w górę i do zobaczenia.